Koszalina, Dariusz Gadowski! Wielkie brawa! Dzień dobry, witam wszystkich. Bardzo miło dla was, do was przyjechać. Staram się jeździć, staram się grać, staram się rozwijać w stand-upie. I ostatnio kopnął mnie zajebisty zaszczyt, bo grałem w Warszawie, w pięknym lokalu, w restauracji, bardzo eleganckiej. Grałem tam z Jaśkiem Borkowskim. Kojarzycie Jaśka? Tak, Dresik, bardzo sympatyczny koleś. I powiem wam, że graliśmy w tej restauracji, trochę tak do kotleta, ale bardzo ekskluzywna restauracja. My czuliśmy się tam w chuj, nie na miejscu, bo Jaśka nie chcieli w ogóle tam wpuścić. Kurwa, co to było? On podchodzi pod drzwi, mówi, ale proszę pana, ja tu dzisiaj gram. Gościu tak patrzy, mówi, kurwa, w trzy kubki to tam za rogiem możesz sobie zagrać najwyżej, nie? Ja mówię, ja pierdolę, co tu się dzieje, nie? Słuchajcie, my czuliśmy się tam bardzo, nie na miejscu, to był w chuj elegancki lokal. Słuchajcie, tam nie było kelnerów, tam homary podawały do stołu. To był taki rozpierdol. Lepiej. Ja się poszedł do toalety, wychodzi z toalety, trzyma się za czapkę, mówi, Darek, nie uwierzysz, nie uwierzysz. Szok jest. Tu nie ma zwykłego odświeżacza powietrza. Tu jest Giorgio Armani. Ja mówię, jak, te perfumy? On mówi, nie. Tam prawdziwy Giorgio Armani stoi i psi kabrizem na ludzi. Rozumiesz? Ja wie co za rozpierdol. Ja pierwszy raz w takim miejscu byłem. Sam poszedłem do kibla, jebnąłem kubkę, wstaje, ona w garniturze leży. Mówię, no się ja pierdolę, co tu się dzieje? Mówię, no coś pięknego, słuchajcie. Słyszałem taki trzepot. To frak. Poły od fraka trzepały, jak kubka wpadała. Rozumiecie? Przegięcie. Siedzę sobie ostatnio w Koszalinie w McDonaldzie, spożywam zdrowy posiłek, wiecie o co chodzi, kurwa. Siedzę sobie sam i naprzeciwko mnie siedzi matka z takim może 7-letnim synkiem. Nie może nad nim zapanować, koleś szatan, nie? I w końcu mówi do niego, nie wytrzymała i mówi, zamknij mordę, albo ten pan cię zabierze. I palcem kurwa na mnie. Ja tam siedzę, mówię, what the fuck, co tu się odpierdala? Czy ona nie myśli, przecież ten koleś może mnie zapamiętać? I będę za 15 lat wychodził sobie z kina z żoną, podejdzie do mnie grupka małolatów i powie, kurwa, skurwy synu, dalej porywasz dzieci z McDonalda? No ja pierdolę. Elegancko, elegancko. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Ale powiem wam, że tak, ja mieszkałem przez jakiś czas w Stanach, potem za głosem serca wróciłem do rodzinnego Koszalina. Ach, kurwa, powiem wam, że o tamtej pory już nie słucham głosu serca. Jak ja wróciłem do Koszalina, chodziłem do tak biednej podstawówki, że jak na WF-ie skakaliśmy przez kozła, to przez prawdziwego. Rozumiecie, kurwa? Ja pierdolę, co tam się działo. Sukinsyn miał parogi non-stop i dzieci jądra obitek. A nie dało rady przeskoczyć, rozumiecie, sukinsyna. Ja pierdolę, co tam się działo, słuchajcie. Ja przeskoczyłem, pytam się go, jak mi poszło. Metry. Ja mówię, kurwa, te sukinsyny. Straszna rzeź. Ten sukinsyn nie chciał w miejscu stać. My musieliśmy przed WF-em chodzić na łąkę, zrywać trawy dla tego skurwla, żeby on w miejscu stał. Rozumiecie? Ja nie wiem, czy nasz WF-ista był po agroturystyce, czy co. No nie wiem, o co chodzi. Koszalin jest małym miastem. Powiem wam, na przykład dzisiaj, jak jechałem do was, to na dworzec odprowadzili mnie wszyscy. Rozumiecie? Ja pierdolę. Tragedia. Ale Koszalin jest całkiem postępowy. Na przykład teraz w Koszalinie wypłaty bierzemy nie tylko w złotówkach, ale także w dolarach, w euro, w europaletach. To jest dobrze, powiem wam, że jest dobrze, jest bardzo dobrze. Najlepsze jest to, słuchajcie, znajomy przyjechał do Koszalina z Niemiec, wrócił po latach, w 96 przywiózł laptopa. Przywiózł laptopa, pod ratuszem sobie siedzi na ławce, zapierdala, ludzie się zbierają, czary odprawiają. Kurwa, czarodziej, komputer bez kabli. I spalili skurwysyna na stosie, rozumiecie? Ja pierdolę. W 96. Koleś płonął na stosie dyskietek, rozumiecie? No tragedia. A pierdolę. Dzicz. W Koszalinie, powiem wam, nasz prezydent na każdych dożynkach śpiewa wszystkim, tak wiecie, do łóżka. Szepcze, welcome to the jungle, Guns N' Roses, żeby oddać trochę klimat miasta. Ja powiem wam, że tak a propos Guns N' Roses, ostatnio słyszałem, że się zjednoczyli, byli nawet w Polsce, bilet 3,5 stówy zwyższą. Ja pierdolę, co za sukces, nie? Ja chciałem kupić bilet, ale mówię, no nie stać mi, no to mówię, kupię u Konika tak nielegalnie w Koszalinie za 100 zł. Potem się okazało, że to był bilet do strefy kibica, na którą wstęp był bezpłatny. Syf na maks. Ale słuchajcie, 350 zł zwyż, zobaczcie, oni zapełniają stadiony. Co to jest, jakie to są ogromne pieniądze? Guns N' Roses, ile oni zarabiają? Ja pamiętam, jak starą zawsze męczyłem, mówię, też chcę być gwiazdą rocka, zapisz mnie do szkoły muzycznej. Któregoś dnia ona wraca, słuchajcie, mówi, zapisałem cię, Darek, wszystko jest okej, na flet poprzeczny. Ja pierdolę, flet poprzeczny? Kto by na to gówno chodził? Który frontman w kapeli rockowej? Jakby to wyglądało, wiesz? Serio? A jakby już któraś kobieta się złamała i zaczęła mi rzucać majtki na scenę, to sam na ten flet nabijał, wie?
Tragedia. Syf na maksa. Ale tak to jest, powiem wam, ja kocham, uwielbiam robić stand-up. Naprawdę jest zarąbiście, tylko jest jeden jedyny minus, że musimy naprawdę jeździć. Jedziemy, nie jedziemy, my wszędzie jeździmy. Powiem wam, że jest tragedia cały czas po Polsce i teraz mieliśmy na przykład w marcu trasę 24 czy 5 dni non-stop w autokarze, 500 000 km codziennie po 5-6 godzin, non-stop, non-stop. I ja wracam taki wypierdolony do domu po tym miesiącu, a dziewczyna mówi: Darek, nie przejmuj się, odpoczniesz, wykupiłam wycieczkę objazdową do Włoch. Ja bym czy ciebie Bóg opuścił, naprawdę. Wycieczka objazdowa po 25 dniach, ja o czym Darek marzy? Ma 7 jeszcze, 7 mu dopierdolić. Niech sobie pojeździ, kurwa. No, ale słuchajcie, lepiej teraz, sobie latamy, czasami też samolotem, udało nam się już gdzieś tam grywać za granicą. No i nie latamy lotem, czy British Airways, wiadomo, Ryanair na propsie, nie wiem. I latamy, słuchajcie, nie wiem, czy wiecie, jak teraz w Ryanairze traktują Polaków. Ja byłem w szoku. No ja zamówiłem w Ryanairze drinka, patrzę, oni mi zamiast plastra cytryny, to plaster cebuli wpierdolili do drinka. No ja mówię, sukinsyn, nie? Lądujemy, poczekajcie, lądujemy w Londynie. Normalnie po wszystkich, wiecie, te ładne schody podjechały, kurwa, a Polaków widłami na wóz sianem wypierdalają. No ja mówię, co za wioska? Jaka wioska? Ale najgorsze, powiem wam, że najgorsze jest to, że ja się boję trochę latać. To jest trochę syf, bo ja wam powiem taką trochę smutną historię teraz, bo nie wiem, czy kojarzycie, jak parę lat temu gdzieś na terenie Niemiec samolot się rozjebał. Wszyscy, jak plama w skałę. Wszyscy podejrzewali atak terrorystyczny. A prawda była taka, że pilot miał depresję. Miał jebany smutny dzień. Nie miał humoru. Trochę mu było gorzej. Może stary nie zadzwonił. Może koszulka się pogniotła. No chuj wie. A może nie poruchał. To by było najpewniej. Dlatego ja teraz jak latam, powiem wam, że ja mam sposób. Ja wbijam się do samolotu, tylko stewardesa gdzieś tam pójdzie te batoniki przygotować, a ja chuj do kokpitu pukam. Mówię, panie pilocie, ja chcę zagadać, wiecie o co? Ja chcę zagadać, zobaczyć, czy on jest w dobrej kondycji, ile ma znajomych na Facebooku, czy ze starym gadał. Ja chcę, i najważniejsze, czy poruchał. Ja muszę wiedzieć, czy poruchał, bo jeżeli nie, to nie są śmiechy, to jest poważna sprawa. To ja tak jak tutaj, słuchajcie, jeżeli nie poruchał, to ja idę elegancko między tymi alejkami w samolocie i ja zaczepiam panie, ja się pytam. Pani pomoże, musimy dolecieć. 250 żyć. Ja proszę, ja błagam. Nie zrozumcie mnie, że to nie chodzi o seks, chociaż jakaś rączka przez ręcznik, kurwa, to nie jest zdrada, cokolwiek, rozumiecie? Parę ruchów chociaż, no ja pierdolę. I to nie będzie ta smutna rączka, czy tam we wtorek po Telekspresie mężowi robi. Nie, to jest bohaterska rączka, kurwa. Rączka, która ratuje życia. 250 żyć ratuje ta rączka dzisiaj. To jest dumna rączka, słuchajcie. Najlepsze jest to, że znajdę je się. W końcu wstaje dumna Martyna. Ludzie klaszczą tak jak tu jest, rozpierdol. Ona idzie uratować, ona szykuje rączkę, krem wciera, wazelinkę. Wszyscy klaszczą w samolocie, wszyscy klaszczą. Mąż w rogu stoi, kurwa, moja Martyna płacze ze szczęścia. Ja pierdolę, jak ona rączkę robi, to będzie piękne. Idzie do pilota, zapierdala tam, ludzie zdjęcia robią. Pięknie jest pięknie. Ona potem wraca, pilot strzela na zegary, rozumiecie? Idzie, wraca elegancko Martyna na swoje miejsce. Ludzie kwiaty jej dają, klaszczą. Martyna, dzieci dają do podtrzymania. Mąż zadowolony, a i drugi pilot się wychyla, a ja? Ja bym chyba trochę wykorzystywał to. Ja bym był pilotem, to takim chujkiem trochę był. Powiem, że masz czyjeś życie w ręku, czemu nie przyświrować? Ja bym był taki, wiecie tam. Tutaj kapitan Dariusz Gadowski z tej strony. Lecimy z Warszawy do Londynu, lot będzie trwał około 2,5 godziny. W Warszawie 20 stopni, w Londynie 23. Piękna słoneczka, wspaniała pogoda, życzę wszystkim udanego lotu. Natomiast ja trochę mam chujowy dzień. Nie ruchałem, coś do drzwi od kokpitu są otwarte. Zapraszam. Pięknie, pięknie. Ale powiem wam, że lepiej jest. Powiem wam, że żeśmy się pośmiali, ale chuj w to, powiem wam, że jest coś gorszego niż Ryanair. Jest, powiem wam, PKP. Jest PKP, istnieje dalej, nie zamknęli tego sierpa, jest dalej PKP, naprawdę. Ja nie mówię, że całe PKP jest złe. Są momenty, naprawdę, że jest okej, że w internecie możesz kupić bilet. To jest wow, o kurwa, jest rozpierdol. Ale powiem wam, że jest coś gorszego, a mianowicie, powiem wam, że są te stare składy w PKP. Z Koszalina najczęściej jeżdżę do Warszawy. I jeździ ten stary skład. To jest tak stary skład, słuchajcie, że jak na przeciwnym torze krowy bydlęcym siedzą, patrzą na nas, to mówią, ale wtopiliście. I najgorsze, słuchajcie, najgorsze jest to, że z Koszalina do Warszawy PKP jedzie jakieś 70 godzin. I w tym czasie musisz iść do toalety.
I najgorsze jest to, słuchajcie, że idziesz do toalety w PKP, w tym starym składzie i co się dzieje? To jest dziura. Jest autentycznie, że mamy przyzwolenie od PKP, żeby jednąć klocka na tory. Normalnie możesz paczkę położyć na tory, to jest oficjalne. Rozumiecie? Podnosisz klapę i wiatr wieje w kniapek. 57 lat temu wysłaliśmy człowieka w kosmos, rozumiecie? A my dalej sramy na tory. Niech mi ktoś, kurwa, to wyjaśni. Jakby wyglądał prom kosmiczny polskiej produkcji, ja się pytam. Jak? Wszystko zajebiście nowoczesne, a wchodzisz do stracza, a tam pedał jest normalnie, naciskasz pedał. Przecież to by wyssało tego kosmonauta razem, kurwa, z kombinezonem. Poleciał, słuchajcie. I byśmy byli pośmiewiskiem, kurwa, rozumiecie, inne kraje by wysyłały rakiety, a tam polscy kosmonauci by dryfowali w kosmosie, tu do połowy ubrany i goły i gówno zamarznięte, kurwa, i by dryfował. Ja pierdol. Masakra. Ale są, powiem wam, że są. Jest jeden problem, bo PKP ma tylko jedną zasadę. Jedną zasadę. Może zasrać cały kraj. Tylko nie na dworcu. Bo to wizytówka miasta. Rozumiesz? To jest wizytówka miasta. Może cały kraj może brnąć w kale po powieki. Nie tutaj. Tutaj ludzie wysiadają, ma być pięknie i czysto. I ja powiem wam, że ostatnio postanowiłem sobie obejść ten przepis. Przyszedłem na dworzec, stanąłem na peronie. W lewo, w prawo, zaskoczyłem na tory, wybiegłem kawałek za miasta, zdjąłem gacie i się wysrałem. I podbiegł do mnie gościu z ochrony kolei i mówi, ty, kurwa, ziomu, co to pierdalasz? Nie? A ja mu wyciągnąłem z kieszeni ważny bilet na przejazd. On mózg rozjebany. Nie wiedział, co zrobić, kurwa. Nie wiedział, co zrobić, kurwa. Może, nie może. On nie miał pojęcia, słuchaj, może, nie może. Mówi, kurwa, nie ma regulaminu, nie wiem, przeczytał wszystko. Mówi, chyba, ja wiem, przepraszam pana, chyba, że jest jakiś przepis, że między moją gołą dupką a torami musi być pociąg, to ja przepraszam, bo ja nie wiedziałem, stary, naprawdę. Ale słuchajcie, są, naprawdę, są ludzie w tym naszym kraju, którzy mimo nawet w tych starych składach potrafią pierdolnąć klocka na tory, słuchajcie, na dworcu. Rozumiecie? W ogóle się nie czają. W ogóle się nie czają. Teraz wyobraź sobie, ziomuś, jakbyś się czuł 2 miesiące z piękną kobietą, odprowadzasz ją na dworzec, koniec romansu wakacyjnego, odprowadzasz ją, możliwe, że ją ostatni raz widzisz. Ona wchodzi do pociągu, zajmuje przedział, macha ci, łzy w oczach, ty machasz, łzy w oczach, a metr od niej, klocki, lecą na tory, stary. No jak ty ją zapamiętasz? No jak, stary? Czy to jest ty? W życiu nie zadzwonisz. Najgorsze jest to, że powiem wam, że na Facebooku jest jeden syf. Nie masz wpływu na to, kto coś wrzuci na fejsa. Nie masz po prostu wpływu, ktoś może się zdołować i ja wam powiem, o co chodzi. Ostatnio w niedzielę sobie siedzę rano, wpierdalam takie niezdrowe jedzonko, a kurwa widzę, jak znajomy wrzuca posta i wrzuca zdjęcie swoje, słuchajcie, jak od roku ćwiczy z trenerem, pełna dieta, podnosi koszulkę i sześciopak. Ty skurwysynu, nie? Ja mówię, jak możesz, a jak możesz? Ja tu patrzę pode mną, a tu miska bigosu jeszcze ze świąt. Ja mówię, ja pierdolę, nie? Ja nigdy taki nie będę, mówię. I krzyczę tam na monitor, mówię, wiesz co, żebyś się humusem obstrał, stary. No naprawdę, żebyś się, stary, obstrał humusem na pogrzebie starego. Tego ci życzę, rozumiesz? Wszyscy by myśleli, że za ojcem płaczesz, że tam grubszy dramat się rozegrał. Kilogramowa paczka wisi. A propos tego wspaniałego rytuału, a propos pogrzebów, słuchajcie, szczególnie te w naszej kulturze, te przy otwartej trumnie. Kto to, kurwa, wymyślił, nie? Ja pierdolę, patrzę, rodzice, słuchajcie, dzieci ciągną się do środka, do kaplicy. Ciągną mi, chodź, zobacz, gdzieś jak 7 lat, chodź, zobaczysz, dziadka, jeszcze takiego nie widziałeś, chodź. Chodź, przyłóż rękę, zobacz, jaki zimny, co? Ja pierdolę, ale zimny, co? No, wiesz co, dzieciak tam ryczy. Tam babcia, on do nieba poszedł, do nieba, ksiądz, do jakiego nieba? A kwatera wykupiona, przecież do piachu idzie. Masakra. Ale mało tego, chuj z tym, powiem wam, jest lepsza sytuacja, bo teraz, a propos jeszcze tych pogrzebów. Kto, kurwa, zdecydował się malować zwłoki? Kto, kurwa, jak to działa, słuchajcie, kto maluje zwłoki? Ja się zastanawiam, co musi w twoim życiu pójść nie tak, że decydujesz się malować zwłoki? Jak bardzo nienawidzisz geografii, chemii, matematyki, że pierdolę ten sprawdzian, jebać algebrę, będę malował zwłoki. No kto tak robi, słuchajcie? Mało tego, najlepsze jest to, że umieramy z godnością, bladzi i tak powinno zostać, słuchajcie. A najgorsze jest to, kto wpadł pierwszy na ten pomysł, że przychodzisz na pogrzeb, patrzysz na nieboszczyka i mówisz, no chuj, za mało róży. On nie może tak odejść, za mało róży. Tacy już jesteśmy, rozumiecie? I zawsze robią te takie pucki czerwone, takie jak matrioszka, normalnie jakby dopiero co babcia maraton skończyła, rozumiecie? Takie, cała blada martwa leży i takie czerwone matrioszka pucki. Ja byłem na pogrzebie babci, ja myślałem, że mała babcia z niej wyskoczy. No nie, ja mówię, no skurwysyny, masakra.
Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Napiję się wody chwilę, bo to... Kurwa, tak się wszyscy, elegancka atmosfera aż mi zasło, kurwa, zaraz umrę. Do rana. Powiem wam jeszcze jedna rzecz. Teraz jest bardzo moda na dbanie o siebie, wiecie, kult ciała, ale też jest kult taki, żeby dbać, wiecie, o samorozwój. Każdy chce się rozwijać, żeby być kozakiem. I przede wszystkim już teraz tak, religia, to wszystko jakoś tak gdzieś tam odchodzi, zauważyłem, co jest modne teraz. Przyłapałem wszystkich znajomych, każdy ma coacha. Coach, kurwa, coach jest zajebisty, coach zna odpowiedź. Chuja prawda. To są oszuści, szarlatani. Oni wam mówią to, co chcecie usłyszeć, rozumiecie? Musicie być silniejsi od tego. Ja widziałem ostatnio, do coacha przyszedł gościu, 1,50 m, to w takich butach. Podszedł i mówi, proszę pana, ja bym chciał kiedyś w NBA grać. A on mówi, i będziesz grał. Ja mówię, ty sukinsynu, jak możesz sprzedawać takie fałszywe marzenia, rozumiesz? Przecież ten gościu będzie wisiał na obręczy za pół roku, tylko że za szyję. Jak tak może? I te ich hasła, zobacz, jakie to są chujki, te ich hasła. Darek, pamiętaj, jak idziesz tańczyć, jeżeli już tańczysz, to tańcz tak, jakby nikt nie patrzył. Ja poszedłem tak raz, poszedłem na balety, tak zamknąłem oczy, wywijam, tak idiota, mówię, zapierdalam. Potem idę po drinka do baru, patrzę, z portfela biało jebali. No nie, mówię, no sukinsyny. Tragedia, słuchajcie, tragedia. Najlepsze jest to ich inne hasło. Traktuj, Darek, pamiętaj. Traktuj innych, jakbyś sam chciał być traktowany. Ja dzisiaj nikomu lodzika nie zrobię i to jest moje oficjalne stanowisko i proszę mnie nie namawiać. Dokładnie tak. Ich najlepsze hasło, to jest zawsze najdziwniejsze, ich najlepsze hasło to jest Darek, pamiętaj. Co masz zrobić jutro, zrób dziś. Wiecie, jak chujowo się chodzi 30 grudnia z petardami po osiedlu? 10, 9. Kurwa. Ja tu byłem wczoraj na występie. I was nie było. Dziś jest o wiele lepiej. Tak jest, powiem wam tak. Kojarzycie, nie wiem, bo jesteście w sumie dosyć... No nie wiem, czy jesteście blisko morza, no może nie aż tak. Kojarzycie taki zwyczaj, to się nazywa białe delfiny. Kojarzycie coś takiego? Kojarzycie, no nie ratownicy. Dla tych, którzy nie wiedzą, ratownicy na koniec sezonu, a... Przypomnijmy sobie, ratownik to jest dosyć poważne zajęcie, żeby nie było, to jest w sumie ratownik medyczny, jakby nie było. I oni wchodzą, koniec sezonu, cali opaleni, oczywiście tylko blade dupy, wchodzą do wody, słuchajcie, w tym czasie na wydmach pełno ludzi, rodziny z dziećmi, wszyscy, to w gazecie zdjęcia są, wszyscy klaszczą, wszyscy się cieszą, a te chujki wchodzą do wody, kurwa, gdzieś tak do kolan, ściągają gacie, odwracają się, łapią się za bary i pokazują wszystkim gołe dupy, kurwa, rozumiecie? To są białe delfiny. Ja mówię, ty sukinsynu, kurwa, ja miałem WFX-te, który dorabiał sobie wakacje jako ratownik. I potem we wrześniu przychodzi i mówi, Darek, gdzie jest twoja biała koszulka? Mówię, kurwa, gdzie jest twoja biała dupa, chłopak, kurwa, no gdzie to jest? I sukinsy, najgorsze jest to, słuchajcie, zobaczcie, że to jest poważny gościu, to jest naprawdę poważne za stanowisko. Wyobraź sobie, żeby cię policjant stary zatrzymał. Samochodem jedziesz, policjant cię zatrzymuje, przepraszam, gaśnica jest, tak, trójkąt, dokumenty, dobrze. Do szerokiej drogi, kurwa, i gołe dupsko, stary, no ja pierdolę. No nie przejdzie w życiu. Ja pamiętam, słuchajcie, ja miałem, jak byłem mały, ja miałem taką... Matka mnie załatwiła taką czapeczkę z porożem. To była tragedia, bo ja miałem taki futrzasty strój i my chodziliśmy na spacery do lasu. Ja pierdolę, no jak tak może? Przecież ja bałem się non-stop, żebym jakiś nadgorliwy, myśliwy nie upierdolił jak jakiegoś jelonka. Że ja bym się tylko schylił po jagodę i chuj, jeb kulka w głowie, nie? Ja chodziłem tak zestresowany, co w lesie gałązka trachnęła, to ja gacie pełne. Mówię, no ja pierdolę. Ja miałem 7 lat i paliłem paczkę dziennie, kurwa. Rozumiecie? To straszne. Oni, kurwa, matka, autyzm podejrzewali, on ma autyzm, zobacz, on jest dziwny. Ja mówię, ja pierdolę czapeczkę, zgubiłem i autyzm minął. No nie, co za zbieg okoliczności. I najlepsze jest to, że słuchajcie, są różne teorie na temat miłości. I tutaj się czasem kłócimy, bo dla jednych miłość to jakaś starsza para spacerująca po parku za rękę. Dla innych miłość to głębokie gardło, więc jakby wiecie, musimy się dogadać. Autentycznie musimy to uzgodnić. Ja mam taką znajomą, słuchajcie, która nie chce z nią jakby nigdy gadać i ostatnio wróciła z Hiszpanii. Nie, ona tak smuci konia, ja pierdolę, taka dołująca kobieta. Wróciła kurwa z Hiszpanii, podchodzi do mnie, mówi, Darek, ja się zakochałam. Zakochałam się po uszy w Hiszpanii, on też się zakochał. No ja mówię, no to daj mi poznać tego frajera, no nie ma problemu. Ale mówi, nie przyjechał. Pod koniec wakacji, słuchaj, powiedział mi, że tak mocno mnie kocha, że puszcza mnie wolno. Ty, kurwa, tak się dałaś nabrać. Nie? No mówi, wiem, co sobie myślisz, to tak nie było. On podjechał, słuchajcie, w Hiszpanii, prawdziwy Hiszpan, podjechał pod hotel, na okno otwarte, on podjechał pod hotel na koniu. Wiecie, o co chodzi, wypierdolony na koniu, Hiszpan, koszula rozpięta pod pępek, więcej włosów tu niż na koniu, zapierdala, nie? I krzyczy tam, ola,
Ola, ola, nie wiem czy to imię, czy kurwa wita się, chuj tam, ola, ola. Tak mocno się kocham, że puszczam cię wolno i wypierdolił, no nie, i odjechał. I zobaczcie co tu się stało, tylko kucyk tu, kucyk tu. Dwa kucyki pojechały, zobaczcie co tu się stało. Koń załatwił sprawę, koń autentycznie załatwił sprawę. Gdyby to się wydarzyło w kawiarni, na przystanku, na przepaku, gdziekolwiek, i on jebnął jej taki tekst, to od razu płaski w gębę, koniec, nie ma litości. Ale koń załatwił sprawę, to jest piękne. I to jest najlepsze, słuchajcie, zobacz sobie, ziomuś, załóżmy, że masz auto w naprawie, prawda? I idziesz odebrać auto w naprawie, i tam pięciu mechaników na koniu, a jeździ koło twojego auta. No to wiesz, że przynajmniej rozrząd rozjebany jest, no przynajmniej. Ale ta moja znajoma tak smuci, ja wiem, powiem wam teraz, tu nie chcę hejtować tam wiekowo i tak dalej, ale mówię, ja też jestem po 30, ona też jest po 30, ale ona tak smuci, ona, Darek, ja się rozstałam, ja jestem po 30, kobieta w Polsce po 30, to nikogo nie pozna, zobaczysz, to jest niemożliwe, to jest chuj. Ja mówię, ja pierdolę, zamknij mordę, przestań kurwa pierdolić takie dołujące rzeczy, ja mówię, musisz się cieszyć życie, musisz wyjść, bo ja już zacząłem generalizować, ja już mówię, chuj, chyba kobiety po 30 naprawdę smucą. Wiecie, co ona ostatnio zrobiła? Ona zrobiła, słuchajcie, facet idzie na pierwszą randkę, facet po 30 z młodszą dziewczyną i tam zamawia na randce szampana. No to młoda dziewczyna, o kurwa, szampan, ale będzie się działo, jest entuzjazm. Ona poszła na randkę z gościem, ten zamówił szampana, a ona przy kelnerze normalnie. Co, poruchać dzisiaj chcesz, tak? Ja wiem, no jak tak można, przecież spaliła wszystko, no gościu, wiecie, ja wiem, że ona tam była, ona wszystko już wie, ale nie można tak, facet musi zaskakiwać, inaczej kurwa nic nie będzie, rozumiesz? Ja wam podam taki wielki skrót tam. Mi się wydaje, że młodsza dziewczyna kręci dupką, to starsza kręci nosem, kurwa. Rozumiem, o co chodzi, nie? Ta młodsza dziewczyna ma kartę na siłowni, a ta starsza ma niebieską kartę, kurwa. Rozumiem? Ta młodsza dziewczyna ma główkę pełną pomysłów, a tą starszą od rana cymbał boli. Rozumiemy, kurwa, to jest tak... Ta młodsza dziewczyna uśmiecha się jak Marilyn Monroe, a ta starsza jak Marilyn Manson. Rozumiemy, kurwa, są takie... Subtelne, malutkie różnice. Ja wam powiem, że ostatnio z dziewczyną chyba tak zrobiliśmy jeden błąd, wzięliśmy kredyt na mieszkanie. Przejebane, żebyś wiedział, gościu, który masz 16 lat, nie wiesz o czym mówisz. A odkąd wzięliśmy ten kredyt, to my jeździmy, kurwa, teraz powiem wam, że na wakacje, to my jeździmy na balkon. No, to jest tak, kurwa... No Darek, gdzie w tym roku? Na balkon? Na balkon, chuj, na balkon. Ostatnio siedzę sobie tak z dziewczyną elegancko, ładnie w pokoju, tak sobie na chillu leżymy. Tak, taki romantyczny klimat chyba się zrobił, bo już trzeci raz Titanic na DVD leciał, no nie? Ona taka rozmarzona, Leo, Leo. Ja mówię, dobra, Darek, spokojnie, jestem Darek. I ona taka, Jezus, ach Leo, Boże, Jezu, ten Titanic i w ogóle, ba, ale zimna woda, Boże, co za fajnie. A jak tylko tak patrzę, kto... Ja tylko tak patrzę, która lampa utrzyma mój ciężar. Ja już kurwa na pasku się wieszałem. No nie wytrzymał. Jeszcze raz poleci i się zajebie. I ona tak, słuchajcie, ona tak się rozmarzyła, mówi, Darek, a czy ty kiedyś byś oddał za mnie życie? Ja mówię, wiesz co, w sumie się już trochę znamy, więc nie. Nie. Nie, 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 nie. Nie i chuj. Nie i chuj, nie ma takiej opcji. Nie oddałbym, słuchajcie, ale... Pomyślałem nad tym, minęło kilka godzin i powiem wam szczerze, naprawdę zwracam jej honor, bo oddałbym to życie, bo tak starość jakoś mi nie pasuje, nie chciałbym być stary, a poza tym najgorsze jest to, że opieka lekarska jest spierdolona. Powiem wam, że coś jest tu nie tak w naszym kraju. Wiecie, co w Koszalinie ludzie robią, słuchajcie, żeby dać się zbadać? Wychodzą w nocy na pole i wydeptują kręgi w zbożu, rozumiecie? Żeby UFO przyleciało, bo kurwa słyszeli, że tam badania robią, rozumiecie? I kolejek nie ma. Autentycznie, słuchajcie, w Koszalinie idziesz do lekarza, znajomy poszedł, miał stulejkę, idziesz do lekarza, on mu na stulejkę powiedział, że szpagaty rób, rozejdziesz, kurwa, rozejdziesz, stary, rozumiesz? W Koszalinie, słuchajcie, kolonoskopię robi się kamerą VHS, rozumiecie? A tam jest, stary, tam jest taki obiektyw, rozumiesz? Tam jest taki, lekarz mówi, Darek, wyluzuj, to musi wyjść całe, ja mówię, wypierdalaj, stary, ja wolę żyć w niewiedzy, no nie? Masakra. Naprawdę nie było źle, ale słuchajcie, jak kobiety bardzo dziwnie się też tak odnoszą w związkach do męskiej masturbacji. Zawsze to jest takie, ach, ja wiem, że ty to robisz, Darek, i tak, ale mam nadzieję, że chociaż wtedy o mnie myślisz. Nie, no bo to jest, słuchajcie, no kobiety, drogie panie, koleżanki, kurwa, piękne niewiasty, nie ma tak,
facet nie myśli o was, no dlaczego, no kurwa, to jest nasza fantazja, rozumiecie, to jest nasze, ja sobie na przykład wyobrażam, jak u mnie tam panią z piekarni porywają karły na rolkach i ja za nimi zapierdalam, też na rolkach, napierdalam te karły, kurwa, odbijam ją na plecy, lecę do domu, ona mi piecze chleb, drapie po plecach, a rozumiecie, o co chodzi, nie? Nie mieliście takiej fantazji, kurwa, nie? To jest moja fantazja. I nie wiem, czy też każda z was wie, bo facet, jeżeli dojdzie po masturbacja, nie oszukujmy się, my zawsze dochodzimy, bo my się kurwa znamy. To facet, jeżeli dojdzie, to przez następne 30 do 40 sekund jest najbardziej racjonalnym typem na świecie. To jest geniusz, to jest kurwa brzytwa, umysł brzytwa, to jest krótko, ale wszystko wie. I ja używam tego skilla, tej zdolności, tego lifehacka, żeby podejmować najważniejsze decyzje w moim życiu. Autentycznie, kurwa. Ostatnio nie wiedziałem, jaki produkt bankowy wybrać. Więc szybko, pyk, 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 pyk. Kredyt na 15 lat, ale bez lokaty. Wszystko jasne, brzytwa. Wszystko wiedziałem. Problem pojawił się wtedy, gdy babcia umarła, bo pan w domu pogrzebowym od razu powiedział: panie Darku, szybka akcja, chowamy czy kremujemy? Kurwa, jest tutaj toaleta? Szybko poszedłem, pyk, 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 pyk. Kremujemy, kurwa, wiedziałem od razu. Ale jest tak, ostatnio powiem wam, że leżę sobie elegancko w domu z kobietą w łóżeczku. Niedziela, wieczór. I tak ja sobie tam czytam gazetę. Ona tam jakieś na drutach kapcie dla kota zapierdala. Wiecie, normalna niedziela. Nie? I słuchajcie, autentycznie słyszymy, jak za ścianą jakaś para się bardzo ostro kocha. No pieprzą się, kurwa, no tak, no słuchajcie, wióry idą, no nie ma końca. I ona tam tak wrzeszczy, słuchajcie, ta klientka tam, o, kurwa, ja patrzę się na moją dziewczynę, mówię, kurwa, no, kto tak robi? Jakaś normalna, no nie? I najlepsze jest to, słuchajcie, że typ tam był cicho, typ, nic, ani słowa, mi się wydaje, że to jakiś wojskowy był, taki snajper, no nie? Na bank snajper, on w tej czapeczce z orzełkiem pagony i zapierdala. Ona tam tak wrzeszczała. Słuchajcie, ja chciałem załagodzić sprawę jakoś, no nie? I mówię do mojej, mówię, patrz teraz, posłuchaj. I tam krzyczę sam przez ścianę. O, tylko mi nóg nie upierdol, o, tylko nie moje nogi. Cokolwiek, kurwa, chciałem załagodzić, nie? A oni tam, słuchajcie, dalej heblują. 20 minut, 30 minut, 50 minut. Ja w końcu mówię, pierdolę, to idę spać i się odwróciłem, nie? Ta już moja była tak zła, już zamiast tych kapci dla kota zaczęła swastykę wypierdalać. No, ja wie, to będzie dziki szali, kurwa, na Dzień Niepodległości założyć ciężko. Ale słuchajcie, teraz taka rada ode mnie do wszystkich facetów tu zebranych, prosto z serca. Jeżeli leżycie wieczorem ze swoją kobietą i akurat tego wieczora nic się u was nie dzieje, a za ścianą ktoś ostro się pieprzy, udawajcie martwych. Udawajcie martwych. Nie ma autentycznie nic, co możecie zrobić. Rozumiecie? Żadna anegdota, żaden żart, żaden mem, żadna opowiastka, nic, kurwa, leżycie martwi. Ona was tam szturcha, nic. Chyba że was tak mocno pierdolnie, że się obudzicie, to jedyne, co możecie zrobić, to powiedzieć: a kurwa, kręgosłup mi jebnął, i na łokciach wyczołgać się do kibla i koło kociej kuwety zasnąć. To jest jedyne, co możecie zrobić. Jedyne. Ale najgorsze, słuchajcie, najgorsze jest to, że ja tego typa, który tak ostro heblował za ścianą, ja na następny dzień spotkałem na klatce. Spotkałem go na klatce, mówię: ziomuś, chodź na chwilę. Jest sprawa. Jakbyś mógł, to ciszej albo krócej. Ciszej albo... Naprawdę, żona się buntuje, wszyscy kurwa narzekają. Ja gadałem już ze wszystkimi typami w bloku. Mieliśmy spotkanie we wspólnocie, wypierdolimy cię z mieszkania. Rozumiesz, nie będziesz mógł tu mieszkać. Nikt nie pomaga, nie było prania robionego. Zobacz na syna. Czwarty dzień w ostranych gaciach chodzi, jest tragedia. Była Wigilia w szkole, Mikołaj go nie wziął na kolana, nikt z nim nie chce siedzieć, stary, musisz ciszej albo krócej. Ja mówię ci. Wszyscy są pokłóceni w bloku. A on mówi: Darek, bo jak ja się kocham z kobietą 50 minut, a ty 10, to tak jakbyśmy się po pół godziny pokochali. Ja mówię: okej, spoko. Pobiegłem do dziewczyny, wyjaśniłem jej tą sytuację. Mówię: to jest dobra teoria. Ona tak mnie posłuchała, mówi: kurwa, to tak nie działa, i płaski na mordę. Obraziła się, słuchajcie, zemściła się przez miesiąc, nie zrobiła mi loda. Chodziłem bardzo smutny. Boże, jaki smutny chodziłem. I pod koniec miesiąca ona podchodzi do mnie i mówi: Darek, nie smuć się już. Twoje troski już dobiegły końca, bo ja gadałem z tą kobietą za ściany i ona w tym miesiącu mu zrobiła loda 4 razy, to tak jak ty byś dostał 2.
Nie, nie, tu się nie śmiejemy, to jest smutny żart, kurwa. Tu się nie śmiejemy, nie, nie. Ale widzicie, ja przez to wszystko musiałem wrócić, przez to, żeśmy się pokłócili, musiałem wrócić do starych praktyk, do starych indiańskich rytuałów, musiałem wrócić do bicia konika, do masturbacji, do gniecenia dłużnika, wiecie, o co chodzi. I najgorsze jest to, tak, dokładnie tak, i najgorsze jest to, że ja nie wiedziałem, że tak się zmieniło wszystko, słuchajcie, kiedyś był tam, wiesz, VHS, HD, Full HD, teraz 4K, filmy w 4K, erotyczne filmy 4K, ja mówię, ja pierdolę, coś, włączam płytę, mówię, o kur, nie mogę, jakie kolory, wodospad, wszystko, ja mówię, nie ogarniam tego, kurwa, pięknie jest, jest pięknie. Słuchajcie, tam była taka jakość, 4K, taka jakość, że ja patrzę w oczy aktorki i widzę rozczarowanie życiem, ja mówię, ja pierdolę, pięknie, wspaniale, słuchajcie. Ale słuchajcie, najlepsze jest to, że jest też niebezpieczeństwo, bo jak teraz sobie siadasz, wiecie, mam już 21 wiek i sobie siadasz przy laptopie, chcesz sobie spędzić parę minut ze sobą, tam wiecie, chusteczki przygotowane, kompot nalane, kurwa, rozumiesz, nie? I siadasz, odpalasz tego, to ktoś może zhakować ci kamerkę w laptopie i nagrać cię, jak sobie bijesz konia. Ktoś może mieć film, jak sobie bijesz konia, rozumiecie? Porwą ci dziecko. No chuj trudno, ale ktoś ma film, jak bijesz konia. Stary, to jest zły film. Za to autentycznie możesz zapłacić okup. No bo za dziecko różnie bywa. Nie? Zależy, które jest. I najlepsze jest to, słuchajcie, że ja teraz jak mam usiąść sobie do laptopa i chwilę się sobą zająć, to kurwa przy okazji zakładam te okulary plastikowe z dużym nosem, z wąsami, z brwiami, zapierdalam na hydraulika. Nie dostaniecie mnie. Nie dostaniecie mnie. Ja pamiętam, jak VHS rozjebał kiedyś i to była cała, wiecie, to był cały rytuał. Musiałeś iść do wypożyczalni gdzieś przy ścianie, żeby cię sąsiadka nie widziała. Musiałeś, to był cały rytuał. I wchodziłeś do domu i to było najlepsze. Wchodziłeś do domu sobie elegancko, pobyć sam ze sobą. I jedyne wideo, jedyny telewizor był w salonie. Jedyny. Jak arystokracja się czułeś normalnie, elegancko. Wcześniej tam stary czytał przegląd sportowy, matka jakieś krzyżówki robiła i teraz 10 minut dla mnie. Jestem w salonie, słuchajcie, ja mam szlafrok, miałem tutaj inicjały, kredka wystaje z kompotem, idę, mówię, zajebiście. Czas dla mnie teraz, to jest piękne. Tylko najgorsze z VHS-ie to, że jakość jest zrąbana, rozumiecie? Czasem tam głowica była trochę zepsuta. To taki pasek, mrówek przy styce leciał. Nie wiedziałeś, czy ma małe, czy duże, kurwa, no nie wiedziałem. To było straszne. I jakość była straszna, bo ty nie widziałeś, co tam się dzieje. Tam była taka jakość, ja włączam film, mówię, kurwa, no kochają się czy nie? Mówię, co tam się dzieje, kurwa, no nie widzę, nie? Potem wyczyściłem głowicę, okazało się, że kurwa łódź podwodna wpływa do portu. No nie, mówię, no ja pierdolę. Niemieckiego desbota mi wypożyczyli, słuchajcie. Najgorsze w ogóle, słuchajcie, najgorsze jest to, że wszyscy teraz mówią, że porno złe, porno złe. Ja mówię, porno złe, teraz mamy LTE. Pamiętacie czasy tego modemu, co blokował linię telefoniczną? Kiedyś jak stary nie mógł się z pracy dodzwonić z godziny do domu, to wiedział, że w salonie z kompotem siedzisz. Kurwa, no normalnie, nie? Nie wracam, wolę się nie naciąć na ten widok parszywy. Był taki chujowy transfer, że zdjęcie się ładowało 8 minut. I czekałeś, klikałeś i czekasz, kurwa, i tam ładuje się, ty. Czasem jak żywka była dobra, to już dochodziłeś. No taka była prawda, taka była prawda. Ale powiem wam szczerze, tak już nie żartując, to naprawdę do seksu potrzebna jest kondycja. To jest, powiem wam, że to nie taka siłownia kondycja, tylko takie kardio, musi być mocno. Słuchajcie, ja zawsze w tych romantycznych scenach, gdzieś w filmach tam po Bożemu się kochają, po Bożemu. Ja mówię, kurwa, wiecie, jak jest ciężko? Ja mówię, kurwa, kto po Bożemu wymyślił? Przecież robisz normalnie cały spocony, leci ręce, gipkie, przecież to trzeba mieć naprawdę kondycję. Filmy, gdzie po Bożemu się kochają, to powinno być, kurwa, fantastyka. No nie, ale naprawdę. To jest szok, to tak wygląda, że on tak bez wysiłku. Nie no, kurwa, to jest orka, kurwa, normalnie jak na polu, słuchajcie. I najgorsze jest to, że dziewczyna tak mówi, Darek, weź coś ogarnij już tak ze sobą, mówię, byś coś, wiecie, tam. A ja nie lubię ćwiczyć, nienawidzę ćwiczyć, i ona mówi, to weź chociaż, może jakaś dieta, i powiem wam, że myślałem o diecie wegańskiej, bo jest najbardziej restrykcyjna. I spotkałem ostatnio znajomego, który okazuje się, że jest weganinem, sukinsyn waży 140 kilo. Ja mówię, co ty źle robisz? Gdzie ty popełniasz błąd? Czy ty jak jesz orzechy, to razem z drzewami? Kurwa, jak to jest, stary, weź mi wytłumacz, no bo ja nie wiem, ja nie rozumiem. I ona tak do mnie ostatnio mówi, Darek, już wiem, że nie chcesz ćwiczyć, nie chcesz nic, to chociaż może w piłę byś pograł chociaż. Ja mówię, no dobra, chuj, piła niech będzie. Założyłem korki, założyłem koszulkę Lewandowskiego i jeb do konsoli do FIFA. Mówię, mam cię. I kto teraz wygrał? Ale a propos konsoli, słuchajcie, to nie wiem, czy kojarzycie taką gierkę jak Guitar Hero. Kojarzycie, tak, plunkanie sobie gitarki, to bardzo fajna taka gierka tam na stypy, bardzo popularna. To jest okej. Okay. I słuchajcie, ktoś chyba poszedł za ciosem i to nie jest żart, możecie to sobie sprawdzić w sieci, to jest na serio. Ktoś wymyślił Cock Hero, czyli bijesz konia w rytm muzyki. Ja nie wiem, ja przepraszam za to, ale naprawdę jest coś takiego. Kurwa, jak to wygląda? Co to jest? Włączasz i wake up! Wake up! Kurwa,
Ja poszedłem do kolegi zagrać, rozumiecie? Siadam, on mówi, ty nie umiesz grać, daj mi. Wake up! No. Kurwa, on moim kutachem przeszedł 4 poziomy. Rozumiecie? Mówię, ja pierdolę. Ja chciałem wstać, ale on bił rekord. Rozumiecie? I na końcu mówi, Darek, odwróć się, ja mam jeszcze jeden żeton. Ja mówię, wypierdalaj, kurwa, mówię, dzięki bardzo, tyle ode mnie, trzymajcie się, było mi bardzo miło.